Szczęść Boże, coś wam powiem. Szukamy różnych sposobów, żeby życie wieczne osiągnąć. Jedni unikają okazji do złego, drudzy sumiennie wypełniają przykazania. Jest też taka grupa, która idzie tam, gdzie nikt nie zagląda. A więc we wszelkie dziury, przytułki, ubogie chaty. Wszędzie tam, gdzie jest człowiek, który potrzebuje człowieka. Nie pieniędzy, nie rzeczy, ale człowieka, który poświęci mu czas. Mówi się, że czas to pieniądz. A jeśli nie mamy czasu na nic ważnego, bo ciągle jesteśmy zaganiani za wiatrem, to i nie mamy pieniędzy. A raczej nie mówię o pieniądzach na koncie, ale o bogactwie moralnym i duchowym. Po prostu, jeśli nie mamy na uwadze dobra drugiego człowieka, pomocy mu, to zwyczajnie jesteśmy biedni w uczucia i miłość. Tak jak uczony zadaje pytanie Jezusowi, tak samo ono wyrywa się ludziom podobnym nam. Kto jest moim bliźnim? Ten typ, co przy każdym wejściu do sklepu, podziwiając moją brodę, pyta, czy mam papierosy? Ten zagubiony, który mija kościół i wykrzykuje z daleka, że jesteśmy czarną mafią? A czy to może ten, który wciska gładką historię o swoim leczeniu, o chorych relacjach w domu, o próbie wyrwania się z nałogu i że potrzebuje kilka złotych na start? Oczywiście. To wszystko są osoby, dzięki którym mogę odrobić lekcję z miłości. Bo chcąc być dobrym Samarytaninem, muszę być gotowy do zmiany planów, żeby do człowieka podejść i poświęcić mu czas, by opatrzyć mu rany. Patrząc na Samarytanina, możemy mu przyklaskiwać, podziwiać go za odwagę. Ale największym bohaterem tej Ewangelii jest zupełnie ktoś inny. To ten anonimowy gospodarz, na którego barki spadła cała odpowiedzialność. To on musiał poświęcić swój czas, oddać swoje lokum, zająć się człowiekiem i go pielęgnować. Widzimy, że za pomocą pieniędzy można wiele zrobić i hucznie się zaprezentować, ale do konkretnej pracy wcale się nie brać. Ten fragment właśnie mówi o sposobie podejścia do służby. Nie umieszam roli Samarytaninowi, bo zajął się człowiekiem, choć mógł przejść obojętnie. On okazał miłosierdzie poszkodowanemu. Jednak praca gospodarza uczy nas, że wierne i ciche podejście do swoich obowiązków jest także praktykowaniem miłości. Święty Klemens Rzymski powiedział, jaką wielką i godną podziwu rzeczą jest wielkoduszność. Módlmy się więc i błagajmy Go, aby przez swoje miłosierdzie pozwolił nam żyć w wielkoduszności. Ten pobity zapewnie nie wiedział, jak się znalazł w gospodzie, nie miał pojęcia, że minęło go dwóch znanych i zupełnie zacnych ludzi, tak obojętnie. Nie spodziewał się, że pomoc nadeszła od jego wroga. Ale czyż Bóg nie działa w ukryciu, nieoczekiwanie, kiedy najmniej się tego spodziewamy? Jest w nas wiele takich miejsc, które są naszymi zranieniami i od tych, od których oczekujemy największego wsparcia, nie otrzymujemy zupełnie nic. To smutne, że wielu mieni się dobrymi ludźmi. Jednak są takimi tylko w swoim własnym odczuciu. My potrzebujemy czegoś niespodziewanego, co pozwoli nam uleczyć nasze zranienia. I tym właśnie jest niewidzialna łaska, której doświadczamy w sakramentach. To jest dar od Boga, byśmy korzystając z tych dóbr, leczyli wpierw własną wrażliwość, by później móc iść między ludzi i dostrzegać ich zranienia. Wiara powinna nas motywować do czynienia dobra na ziemi. Niech Pan wam w tym wszystkim błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.